Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Nie dalej jak parę dni temu mieliśmy aktualizację aplikacji DJI Go Fly dla Mavica Air 2. I słuchajcie, wczoraj weszła kolejna aktualizacja, tym razem firmware'u. Jest to aktualizacja 01.00.0340. I ta aktualizacja, słuchajcie, wnosi całkiem ciekawe rzeczy, które chciałem Wam dzisiaj pokazać i o których chciałem opowiedzieć. Zatem zaczynajmy. W takim razie, jakie zmiany zostały wprowadzone do Mavic Air 2? Jeżeli chodzi o cyfrowy zoom, mamy teraz kamerę prawdziwy zoom, tak jak Mavic 2 właśnie zoom. Mamy tutaj dla rozdzielczości 4K i klatkażu do 30 klatek na sekundę możliwość powiększenia dwukrotnie. Jeżeli chodzi o rozdzielczość 2.7K, możemy stosować dwukrotny zoom do klatkażu 60 klatek na sekundę. Jeżeli chodzi o rozdzielczość 1080, czyli Full HD, możemy zastosować nawet czterokrotny zoom cyfrowy i mamy w tym momencie też objęty klatkaż 60 klatek na sekundę. I to jest ta pierwsza zmiana. Uważam, że to jest bardzo ciekawa zmiana, dlatego że nie musimy podlatywać tak blisko obiektów, na przykład jeżeli hałasujemy, czy dostęp do niego jest utrudniony, nie musimy podlatywać tak blisko, możemy faktycznie z większej odległości te ujęcia prowadzić, tak jak było do tej pory z Maviciem 2 zoom. Natomiast jeżeli chodzi o ten przeskok cyfrowy, zobaczcie, jak to wygląda, bo tutaj nie mamy tej płynności, tylko jest trochę inaczej, jeżeli chodzi o sterowanie samym już powiększeniem. Spróbujmy w takim razie przejść do rozdzielczości 4K zoom do 25 klatek na sekundę i mamy tutaj obok naszego tabu nagrywania, obok ikony nagrywania, możliwość przejścia. Dwukrotny zoom, mieliśmy trochę gimbal do góry i pojedynczy zoom, tak? Dwukrotny, pojedynczy. Co się stanie w 2.7K w 50 klatkach na sekundę? Mamy w tej chwili pojedynczy widok i podwójny, tak? Pojedynczy, podwójny. Full HD 1, 3, 2, 3 razy, czterokrotny zoom. Całkiem ładnie to wygląda. Przejdę do trybu tripod i teraz delikatnie spróbujemy się drążkami poruszać. Czterokrotny zoom. Kolejna zmiana, jaka została wprowadzona, to jest możliwość omijania przeszkód i mamy wprowadzoną funkcjonalność bypass. Jeżeli chodzi o tryby lotu, ona właściwie obejmuje tylko tryb normalny, dlatego że w trybie tripod, czyli tym trybie statyw, zatrzymuje się nam Mavic przed obiektem. Natomiast w trybie normalnym możemy uruchomić funkcjonalność bypass i dzięki temu Mavic omija nam i aproksymuje, czy lepiej ominąć przeszkodę z boku, czy ominąć przeszkodę z góry. W menu safety mamy tutaj brake, jeżeli chodzi o tryb tripod. Przełączmy na tryb normalny. W trybie normalnym mamy do wyboru albo bypass, albo brake, czyli brake to jest hamulec, bypass omijanie. W trybie sportowym nie mamy w ogóle tej opcji, dlatego że czujniki nie działają. Przechodzimy w takim razie do trybu tripod. Wybierzemy sobie brake, który właściwie jest już wybrany, i pojedźmy do przodu. To, co mamy charakterystyczne też tutaj, to możemy włączyć albo wyłączyć asystenta. W tej chwili mamy taką sytuację, że możemy latać też bokiem, a w tej sytuacji możemy sideways fly off. Tak, wyłączymy w tym momencie, nie możemy latać na boki, tylko do przodu. Na boki w ogóle nam nie idzie. Drąg hamował, zatrzymał się mniej więcej 2 metry od naszej przeszkody. Cofnijmy go. Jeszcze raz. Zatrzymuje się w tym miejscu. Przełączmy go w takim razie w tryb normalny. Jest teraz w trybie normalnym. Safety bypass. Tak, spróbujemy ominąć. Omija wyraźnie z prawej strony. Spróbujmy powtórzyć ten manewr. Dźwignę nieco go, tak jak teraz.
w tym momencie uniósł się. Jeszcze jedna próba. Ominął bokiem i ominął górą. Testujemy jeszcze brake, funkcjonalność. Mamy nagranie, brake. Zatrzymał się przed naszą przeszkodą. Zmian jest oczywiście więcej. Optymalizacja lotów w trybie FPV, czyli w trybie takim jak mamy modele zdalne, bez gimbala. W tym momencie mamy zwykły lot w trybie normalnym. Spróbujmy w takim razie polecieć w bok trochę. Widzicie tą różnicę? Ale wygląda to dość dobrze. Polećmy w stronę drzewka. Nieco przypomina to nam loty faktycznie quadem FPV. Oczywiście chyba bardziej rekreacyjne, ale tak czy inaczej jest to namiastka. Nie kładzie się może tak mocno. Za chwilę sprawdzimy go przy powrocie w trybie sportowym. Teraz bardziej się położył przy tej nawrotce, tak? Świetnie. Teraz jest w trybie sportowym. Widać, że ikona świeci nam na czerwono. Zbliżamy się do 20 metrów na sekundę. Teraz widać, jak nam pięknie wychodzi ten tryb FPV, tak? Faktycznie potęga. Można nieco się obniżyć i teraz możemy podnieść gimbala. Bardziej widok znany z gogli niż z tabletu, ale tak czy inaczej używany przez wielu pilotów FPV. To samo dotyczy lotów w trybie sportowym. Też mamy optymalizację ujęć już w samym trybie sportowym. Mianowicie chodziło o widok śmigieł. Spróbujmy to w takim razie zapisać w 4K w 25 klatkach. W tej chwili jesteśmy w trybie FPV. Jego zmienię na tryb follow. Gimbal w tej chwili stabilizuje nam ujęcia. Podniesiemy kamerę wyżej nieco, żeby sprawdzić, czy nam się pokazują śmigła w jakimkolwiek położeniu. Oblecimy dookoła to drzewo. Teraz ostrzej. Nie pokazują nam się. To wygląda wszystko w porządku. Zrobimy w takim razie jeszcze jedną zawrotkę. Nie widać śmigieł. Gimbal trzyma. Zwykle jest pochylenie przy tego typu manewrach. Dron faktycznie jest mocno pochylony w tej chwili. Nie widać śmigieł w żadnej z tych pozycji. Praktycznie to będzie symulacja lotu quadem FPV. Zobaczmy, jak mocno nam się kładzie. Jesteśmy na 50 metrach, więc jesteśmy tu dość bezpieczni, jeżeli chodzi o przeszkody. Mocno kładzie się dron, nie ma. Nie ma widoku śmigieł faktycznie. No i zaktualizowano też waypoints. Możemy się posługiwać już przede wszystkim ilością waypointów, znacznie większą, bo 45. I kolejna rzecz, która jest bardzo fajna, mianowicie możemy zastosować task library, czyli odtworzyć de facto zadania. Możemy wybrać waypointów naprawdę dużo. Wybieramy pierwszy. Czyli widać od razu, że waypointów jest więcej. Ptaki bronią tutaj swoich gniazd, jak widać. Teraz siódmy. Mamy tutaj task list i tutaj jest nasz właśnie ten ostatni waypoint. Możemy go odtworzyć i do niego wrócić i faktycznie można w tej chwili zacząć strzelać. Fantastyczna funkcjonalność. Z kolejnych nowości, które są kluczowe, dodano 4K w hyperlapsach. Wchodzimy do, powiedzmy, waypoints i teraz do kamery. Widać, że można wybrać 4K, 8K. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że przynajmniej przybliżyłem Wam odrobinę te nowości, które mamy w tej chwili. Fajnie, bo Mavic Air 2 staje się naprawdę niezłym dronem powoli. Coraz lepiej. Dla mnie kwestie bezpieczeństwa chyba są najważniejsze, czyli ten bypass w trybie normalnym. Bardzo fajny, albo zatrzymanie się w trybie tripod. Dosyć logicznie. To, że zablokowano poruszanie się na boki, to jest kwestia przyzwyczajenia. Na razie jeszcze pewnie przyjdzie nam się trochę do tego przyzwyczaić, ale też fajna funkcjonalność. To mi się
się też bardzo podoba. Co do zoomu, myślę, że dwa razy to jest wystarczająco. Natomiast czwórka, już widać było gołym okiem w rozdzielczości 1080, że było z tym trochę słabiej. Ogólnie fajnie, że te aktualizacje wchodzą. Z tego wynika, że DJI mocno stawia na sprzedaż i ciśnie sprzedaż Mavic Air 2. To widać wyraźnie. Nie trzeba być analitykiem. Słuchajcie, a my co? Ten kanał dalej staram się rozwijać i właśnie uruchomiono mi, YouTube uruchomił mi fantastyczną funkcję, której nie spodziewałem się nawet, bo myślałem, że trzeba mieć 30 tysięcy subskrypcji, a mianowicie wspieranie tego kanału, czyli zbieram... Bardzo fajna opcja, dlatego że można wpływać na treści i pomóc mi też te treści realizować, słuchajcie, czy poprzez nowe testy, takich rzeczy jak filtry, czy nowe urządzenia, które możemy niezależnie sfinansować, czy inna forma tworzenia tego kanału, współtworzenia właściwie razem. Jak to wygląda? Mianowicie deklarujecie się, przedstawiacie co miesiąc małą, średnią albo dużą kawę, 4,99, 7,99 albo 9,99. Dostajecie odznaki, dostajecie specjalne emotki tylko i wyłącznie dla wspierających. I też słuchajcie, co jest fajne, że podczas live streamów, podczas latającej kawki jesteście oznaczeni jako partner na zielono. Bardzo fajna forma wyróżnienia członkostwa. I też są oczywiście, jest cała społeczność w formie informacji, postów społecznościowych i filmów tylko dla członków wspierających. Bardzo ciekawa forma wsparcia tego kanału. Zwykle ona jest dostępna dla osób, które już mają, dla kanałów, które mają powyżej 30 tysięcy, ale ja staram się tutaj o wyjątek, dlatego że ten mój kanał, pomimo niewielkiej ilości subskrybentów, ma jednak duży współczynnik oglądalności i staram się ten kanał jeszcze mocniej ożywić i ubarwnić. Dzięki temu, słuchajcie, będą też materiały za kulisami, czyli pokażę wam, co się dzieje za kulisami, tak jak widzicie mnie dzisiaj i teraz w takich okolicznościach, niekoniecznie super oświetlony, zmontowany i skadrowany, ale mówię do was bezpośrednio, tak jak kolega do kolegi. I słuchajcie, to jest bezcenne też, myślę, w wielu przypadkach. No i tego typu rzeczy. Oczywiście dla osób, które nie zamierzają wspierać i budować wspólnie tego kanału, nic się nie zmieni. Te treści, które były darmowe, są darmowe, już ponad 700 odcinków, zbliżamy się do 800, prawie 2 miliony odtworzeń, także myślę, że wartość tego kanału naprawdę rośnie i dużo też staram się przekazywać na co dzień, na bieżąco. No i myślę, że też będę ujawniał poszczególne działy moich produkcji online'owych, te najbardziej ciekawe, najbardziej angażujące i najpopularniejsze dla was. Pozdrawiam i dzięki serdeczne za wsparcie. Przycisk jest dostępny z komputerów stacjonarnych, to co jeszcze chciałem dodać, bezpośrednio obok przycisku subskrybuj tego czerwonego, także można znaleźć go bezpośrednio z poziomu komputera stacjonarnego. Dzięki za uwagę, widzimy się na bieżąco w epizodach, trzymajcie się i pozdrowienia. Cześć!